Dzisiaj jest dzień wyborów. Wybieramy materiał na płot i materiał na nawierzchnię. Do ogrodu Michała i jego rodziny. Dlatego trafiłyśmy do doskonałego miejsca. Dzień Witam dobry. Serdecznie. Dzień dobry. Hola, cześć. Cześć. Szukamy materiałów na płot. Mhm, jasne, zapraszam tutaj. To są bloczki Murro. Możemy z nich stworzyć zarówno pełną ścianę, jak również tylko słupki do przęseł metalowych, ewentualnie drewnianych. Fajnie, bo akurat my będziemy tam komponowały i będziemy mieć z jednej strony pełną ścianę, a na froncie właśnie potrzebujemy tej przestrzeni na przęsła metalowe. O, super. I mają fajnie zlicowany daszek. Fajnie w ogóle, że są elementy takie ładne, wykończeniowe. Tak, w środku też są puste, więc możemy je zazbroić i są trwałe przede wszystkim. O, no to super, bo to jest bardzo istotne. Fajnie, że są proste i tak de facto można powiedzieć, że one pasują do każdego stylu ogrodów, bo się odnajdą zarówno w klasycznym, nowoczesnym, ale... Tak, mamy sporą kolorystykę. Śródziemnomorskich też. Dokładnie. No właśnie. Ale my byśmy wybrały jednolity i grafitowy. Bardzo ładnie. Super to będzie wyglądało. Okay. Potrzebujemy jeszcze nawierzchni. Tak, ponieważ w ogrodzie mamy bardzo dużo podjazdów. I musiałybyśmy ją przepleść właśnie czymś bardziej ażurowym. Super, to zapraszam za mną. Mamy w ofercie płyty ażurowe, które z jednej strony zwiększają nam retencję wody do gruntu oraz powierzchnię biologicznie czynną, a z drugiej są bardzo ozdobne i designerskie. Fajnie wyglądają, bo są bardzo minimalistyczne. Przepięknie one wyglądają, przepięknie. Ale to będzie fajnie wyglądało też w kamyku trochę ciemniejszym albo i można też trawą. Tak, można też wysiać trawą. Jeśli chodzi o wymiary, to są standardowe 40x60. Grubość to jest 10 cm, więc śmiało możemy zastosować na podjazdy lub parkingi do samochodów osobowych, czyli do tych do 3,5 tony. A jakie są dostępne kolory? Stalowy, grafitowy oraz kolor latte, taki przecierany beż, więc raczej ciepłe odcienie. Tak, to nam najbardziej będzie pasowało. Ten taki betonowy jest. To zróbmy zamówienie, proszę. Dobrze, super. Zapraszam. A na budowę dotarła już kostka brukowa, którą zostanie wyłożona frontowa część działki. A na budowie się dzieje. Brukarze układają kostkę metodą step by step, czyli z przerwami między płytami. Cześć, Rafał. Cześć, dziewczyny. Ogarniasz już tutaj? Tak. Mamy już gotową drewutnię, więc możemy spokojnie posprzątać sobie plac, żeby zrobić front robót na mineralne ścieżki. Widać dopiero, jak to zadaszenie będzie ogromne. Patrzcie. Tu będzie stał stół, bardzo długi stół, bo tutaj mają bardzo dużą rodzinę i taki był wymóg, ogromny stół dla ogromnej rodziny. Tak. A tutaj będzie stała kuchnia, zresztą wszystkie instalacje są wprowadzone, woda, prąd i nawet jest właśnie rura odprowadzająca wodę ze zlewu, bo zlew też się znajdzie. Płyty są ceramiczne, bardzo to ładnie wyglądają. Bardzo. Idziemy dalej, oprowadzaj nas, bo widzę tam tak, ogromną drewutnię, patrzcie. I płyty, zobacz, Olcia, leżą już. Bardzo lubimy stosować takie wielkoformatowe płyty, bo one w takich dużych ogrodach są takim mocnym akcentem. Pięknie. Ja nie mam nic do dodania w tej Rafał, kwestii. Zostawiamy cię. Rozumiem, że etap ostatnia prosta można uznać za otwarty. Na podjeździe pojawia się kostka brukowa, za to przed domem mamy już część ogrodzenia, trawnik i drzewa. Na dzisiaj koniec. Witamy was w nowym ogrodzie Michała i jego rodziny. Jesteśmy teraz na froncie i zobaczcie, wszystko jest stonowane, wszystko jest w jasnym kolorze szarym. O to nam chodziło, żeby było prosto, elegancko. I jesteśmy, akurat stoimy na ścieżce głównej do domu, która jest wykonana z wielkoformatowych płyt. I zobaczcie na sposób ich ułożenia. Tutaj ułożone są na lito, a tutaj metodą step by step, czyli mamy przerwy, które są wysypane kamieniem. Podjazd do garażu został ułożony standardowo z kostki brukowej, ułożonej na ścisło. A za nią mamy dodatkowe miejsca parkingowe, które ułożyłyśmy z specjalnych takich paneli, które mają większą przepuszczalność. Są różne formaty, ale wszystko jest w tym samym kolorze. Tu jest serce, wydaje nam się, tego ogrodu. Jest jeszcze bardzo funkcjonalne w takim miejscu i musi się pojawić nawierzchnia, która nie chłonie brudu. I tutaj właśnie zastosowałyśmy płyty ceramiczne i nawet jak kapniecie tu tłuszczem albo czerwonym winem, to wystarczy przetrzeć szmatką i żaden brud nie pozostanie. To zobaczmy ostatni raz, jak ten ogród wyglądał przed metamorfozą i jak wygląda teraz. Zmiana jest spektakularna. Wyszło przepięknie.